Proszę Państwa, o tym, jak przebiega praca personelu medycznego w okresie pandemii w dobie koronawirusa, rozmawiać będę z panem Grzegorzem Roszkowskim, lekarzem chirurgiem poradni chirurgicznej, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Łapach i panią Agnieszką Olęcką, która jest pielęgniarką koordynującą poradni specjalistycznych, a pracuje w poradni chirurgicznej tegoż szpitala. Proszę Państwa, czy pamiętacie Państwo, kiedy po raz pierwszy zetknęliście się z pandemią, z koronawirusem? Na początku marca. Marzec ubiegłego roku. Proszę Państwa, i jakie podjęto wtedy działania, żeby pomóc pacjentom w tym okresie? No bo wszystko się zmieniło, prawda? Przyjmowanie pacjentów, sposób przyjmowania. No, szpital ułatwił nam tą sprawę, że jakby pacjenci byli zapisywani na godzinę. Nauczono pacjentów odstępów godzinowych między przyjęciami. Rejestracja też uczestniczyła w tym jakby procesie. Praca przebiegała sprawnie. Czy rozumiem, że telefonicznie umawialiście Państwo na wizytę, tak? Na nie, godziny? Nie, ponieważ my pracujemy w systemie, że mamy dużo spraw urazowych, czyli takich niecierpiących zwłoki, więc ci pacjenci bezpośrednio przychodzą. Rozumiem. Do nas. A jak z chorobami przewlekłymi? Tak samo, podobnie mają wyznaczone terminy, ponieważ jest system kolejkowy, więc ci pacjenci po okresie oczekiwania, mniej więcej dwutygodniowym, przychodzą do nas i są zaopatrywani. My nie stosujemy tutaj telemedycyny, ponieważ jak gdyby naszym zadaniem jest badanie i stawianie diagnozy. Uważamy, że telemedycyna nie umożliwia tego i jest taką wypaczoną wersją medycyny we współczesnym świecie. Jest Pan jednym z nielicznych lekarzy. Spotkałam się z różnymi opiniami, którzy normalnie podchodzą do zagadnień leczenia. My osobiście, ja jestem również zwolennikiem właśnie wizyt, jak można zbadać pacjenta, czy udzielić mu pomocy, jeżeli tego pacjenta po prostu fizycznie nie widać. Często nasi telewidzowie czy słuchacze na żywo, jak w Radio Pomoc naszym emerytalnym prowadzimy rozmowy, mówią o tym, że mają problemy, bo lekarz, nie widząc pacjenta, stawia diagnozę. I po prostu często ta diagnoza mija się z tym, że zamiast pomóc pacjentowi, to wręcz przeciwnie, bo już tu chodzi nawet o problem badania. Po prostu badania. No, bez fizycznego kontaktu z pacjentem jest to bardzo trudne. Dlatego zadałam to pytanie, czy u Państwa są to też teleporady i czy Państwo jednak stosujecie takie leczenie, jak to było w czasach, pozwolę sobie użyć tego słowa, normalnych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a jak, Pani Agnieszko, wyglądała praca, akurat chodzi mi o poradnię chirurgiczną, Pani tutaj w tej poradni chirurgicznej? Jeśli chodzi o... W okresie właśnie tej pandemii. No przede wszystkim... Na jakie trudności może Pani napotkała? Jak pacjenci się w ogóle w tym odnaleźli? Bo to ja wiem, że to bardzo trudny okres i my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby no takie obostrzenia, tak? No i szczególnie osoby starsze. No przede wszystkim, jeśli zacznijmy od tego, żeby personel zaczął większą uwagę przykuwać do odzieży ochrony osobistej, tak? Zaczęliśmy się zabezpieczać przed wirusem, chronić, dezynfekować ręce coraz częściej niż to było możliwe. Pacjenci też bali się. Stosowali się do tych zaleceń. Zakrywanie twarzy, ust, przede wszystkim nosa i tutaj to zdawali na plus wszystko, więc to przebiegało sprawnie i myślę, że nie było żadnych jakichś tam utrudnień większych. I udało się Państwu uniknąć kolejek i tych obostrzeń 2 metry i tak dalej, żeby to w jakiś sposób po prostu ani ludzi nie zmuszało do... Czy byli odpowiedzialni pacjenci? Tak, zachowali się bardzo odpowiedzialnie. Nie było w tej... A jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że myśmy pracowali w tym reżimie pandemii i muszę zwrócić uwagę też na to, że mimo, że pracuje tutaj około 10 osób, żadna z tych osób nie uległa zakażeniu.
przez okres jednego roku. No to jest jak gdyby takim ewenementem, bo nie sztuka nie ulec zależeniu w przypadku telemedycyny. Ale jeżeli ma się bezpośredni kontakt z pacjentem, jeżeli bada się go i nie doszło do zakażeń, no to to już tak. Ale podobno to jest jak gdyby taki ewenement, jeżeli chodzi o zabiegowców, że nie dochodziło bardzo często do zakażeń w związku z tym, że zabiegowcy od zawsze przestrzegali pewne reżimy sanitarne. I tutaj nam pewne zasady było bardzo łatwo utrzymać. I dlatego, tak jak są na przykład ludzie, którzy znają tematy, albo na przykład przedstawiciele handlowi, którzy mówią, że jeżeli chodzi o zabiegowców, czyli chirurgów, ortopedów, urologów, prawda, innych zabiegowców, w tej grupie najmniej było zakażeń związanych z COVID-19, a te zakażenia dokończyły innych specjalizacji typu internistyczny. To pokazuje, że po prostu jak ważna jest ochrona indywidualna, przestrzeganie pewnych zasad, które myśmy znali z racji tego, że myśmy już od wielu, wielu lat jak gdyby stosowali zabezpieczenia, żeby ten pacjent czuł się bezpieczny. No tak, a poza tym już Państwo, że tak powiem, z uwagi na specjalizację, te zasady szczególnie mieliście wpojone, tak? Więc o tyle było łatwiej. No ale mimo wszystko gratuluję, nie wiem czy bo higiena swoją drogą, ale przy tym, że no mieliście Państwo to szczęście, że nie zaraziliście się, no i gratuluję właśnie tego, że i pacjenci byli odpowiedzialni, no i po prostu Państwo, tak, to też trzeba na to zwrócić uwagę. Proszę Państwa, a czy u Was w zespole, w tych kompleksach, w kompleksie szpitalnym został utworzony jakiś oddział covidowy? Tak, mamy. I ile łóżek macie w takim? Mniej więcej już funkcjonuje od około 6 miesięcy. Dysponuje 22 łóżkami, 4 obserwacyjnymi i dodatkowo w ramach oddziału intensywnej opieki medycznej, jak gdyby 75% łóżek przeznaczonych jest dla pacjentów z COVID-19. Rozumiem, ale na oddziałach innych również, tak? Nie. Tylko w tym oddziale. Tak. A choroby przewlekłe, na innych oddziałach praca normalnie się toczy? Tak. Czy przyjmujecie Państwo i tak dalej? Te wszystkie oddziały typu pediatria, chirurgia, ginekologia, położnictwo. Ginekologia, tak, my normalnie. Neurologia. Świadczymy usługi. Nefrologia. Oddział urologii czy nefrologii nie ma, posiadamy, więc. Jest to poradnia. Tylko poradnia, ale pacjentów normalnie przyjmujecie. Proszę Pana, czy ma Pan taką informację, jak to się działo u Was w zakładzie, w szpitalu? Jak wiele osób było hospitalizowanych? Czy pod respiratorami tych ciężkich przypadków? To chcę powiedzieć, nie dysponuję taką informacją. Ale czy były to oddziały przepełnione? Jeżeli chodzi o OIT, praktycznie non-stop były wszystkie łóżka zajęte. Jeżeli chodzi o oddział chorób wewnętrznych, który jak gdyby przeszedł na udzielanie świadczeń w zakresie COVID-19, też przeważnie był cały czas w ostatnim okresie obłożony. Teraz jest troszkę mniej, bo mam nadzieję, że już ten problem COVID-19 będzie zdecydowanie mniejszy i myślę, że z tej pandemii się jak gdyby powoli wychodzimy i już teraz nastąpią te lepsze czasy i będziemy powracać do normalnej medycyny. No, daj Boże. Proszę Państwa, a zdarzały się takie bardzo jakieś sytuacje śmiertelne u Was? Wszystkich hospitalizacji. Tak, ale czy był to jakiś duży wskaźnik, czy na szczęście nie było to takie drastyczne? To jest mniej więcej taki wskaźnik jak w skali Polski. W innych szpitalach, tak, tutaj nie unikniemy pewne rzeczy. Niestety choroba jest bardzo niebezpieczna, no, niestety część pacjentów niestety nie poradziła sobie z tą chorobą. Przy tym jeszcze były przecież choroby przewlekłe, które to utrudniały, prawda, żeby cokolwiek. Proszę Państwa, wiem, że trwa akcja szczepień tutaj w szpitalu u Państwa, że Państwo zbieracie już pacjentów chętnych do szczepień. Wiem, że one mają ruszyć na początku maja. Może szerzej coś na ten temat. Aktualnie zapisy ruszyły od dzisiaj.
trwa zapisywanie, w sensie w formie telefonicznej. Od 8 do 15 można się zapisywać na specjalne infolinie. Czy rocznikowo to idzie, czy wszyscy? Nie, rozpoczęły się szczepienia masowe w Łapach. Rozumiem. W zespole szkół mechanicznych w Łapach, przy ulicy Sikorskiego. Zapisy ruszyły właśnie, jak mówiłam wcześniej, dzisiaj. Można się zapisywać, każdy, kto jest chętny. I macie Państwo już typ szczepionki, którą będziecie szczepić? Czy pacjenci o to pytają? Bo dlaczego pytam? Bo w mediach słyszy się o tej AstraZenece, że jednak były odwołane te szczepienia, że były jakieś powikłania duże po tej szczepionce, że ludzie przechodzili na Pfizera, że pytali, kiedy będzie Moderna, teraz wejdzie ta jednorazowa Johnson & Johnson. Dlatego pytam po prostu, jak to u nas jest tutaj, w tym regionie, na Podlasiu, w Łapach. Czy też obojętne jest pacjentom, jaką szczepionkę przyjmą, czy raczej pytają? To znaczy, z tego co ja obserwuję, to jednak widać, że pacjenci preferują szczepienia szczepionką Pfizera. Ale nie jest to tak bardzo wyraźnie. Obligatoryjnie, tak, że tylko tak, to Pfizer i... Ale pytają się o te szczepienia i jeżeli mają wybór, to jak gdyby preferują. Preferują. Wyboru do tej pory nie było, ale być może te szczepienia masowe będą mieli jak gdyby możliwość wybierania miejsc, w których dana szczepionka będzie, prawda? Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, na razie, no bo Państwo na razie nie szczepiliście, czy punkty szczepień są zorganizowane? U nas normalnie na naszym terenie działa cała punkty szczepień w obrębie pozów. No i jak gdyby to jest normalnie od 2-3 miesięcy funkcjonuje i tak. Myślę, że funkcjonuje dobrze. Masowe polegają na tym, że to będzie po prostu przyspieszone jak gdyby szczepienia, mniej biurokratyczne, więcej pacjentów na godzinę będzie zaszczepionych. Chcę tylko zwrócić uwagę, że będą to pacjenci tacy zdrowi, bez chorób współistniejących. Każde, ponieważ wypełniają ankietę i w tej ankiecie, jeżeli chociaż na jeden punkt wypowiedzą się, że dany czynnik ich jak gdyby stanowi dla nich ryzyko, to niestety my w tych punktach masowych tych pacjentów nie będziemy szczepić. To muszą być pacjenci zdrowi, oni wcześniej wypełniają ankietę i idzie to jak gdyby bardzo szybko. Ci pacjenci, którzy mają jakieś zastrzeżenia, idą do punktów tak zwanych przy POZ-ach. Rozumiem. A ci, którzy się zapisali w kolejce, tak, to są... Mierzona jest temperatura, przychodzą, lekarz bada i po prostu... Nie ma przeciwwskazań, z marszu to szybko, bo to chodzi o to, że w ciągu doby musi być bardzo dużo tych pacjentów zaszczepionych. Tu chodzi o to, o czas. Rozumiem. Jak najwięcej pacjentów. I potem, po takim szczepieniu, pacjent zostaje na takiej małej obserwacji. Ile to trwa? 15 minut, tak jak media podają. I po tym czasie, za 2 tygodnie, tak, w zależności od rodzaju szczepionki, to tak? Bo chyba... Wszystko informacje, kiedy, co i jak, to wszystko zależy od rodzaju szczepienia. A oczywiście te wszystkie reżimy bezpieczeństwa w stosunku do pacjenta są zachowane. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jakiś etap jest wyeliminowany, bo chodzi o czas. Nie. Wszystko jest bezpieczne dla pacjenta, czyli on jest pod obserwacją tą 15-minutową. Jeżeli coś się niepokojącego dzieje z takim pacjentem, to jest pod opieką medyczną, pielęgniarską i lekarską. Rozumiem. Proszę Państwa, a zespół medyczny, nie ma problemu z zespołem pielęgniarek, lekarzy, nie ma absencji dużej. Jak Państwo sobie radzicie logistycznie jeszcze z tymi właśnie zachorowaniami na innych? Szpital jest o tyle w dobrej sytuacji, że większość personelu u nas zaszczepiła się, więc nie mamy personelu w izolacji czy na kwarantannie. Więc tutaj jak gdyby bezpośrednich takich problemów z personelem nie mamy. No ale wiadomo, że tego personelu jest za mało, ponieważ część musi być przekierowana na te normalne choroby. Więc jak gdyby tutaj jest logistycznie troszkę problemu, żeby to wszystko jak gdyby tak zorganizować, że personel jak gdyby dodatkowe zadania w zakresie szczepień COVID jak gdyby żeby mógł realizować, tak. Tak, ale na tą chwilę dajemy sobie radę i nie widzimy tutaj problemu.
Większy problem mają niektóre szpitale, bo są szpitale, gdzie 30-40% personelu nie uległo zaszczepieniu. Więc to jest takie, nie bardzo rozumiem, bo to była grupa zawodowa, która mogła jakby pierwsza się zaszczepić, a na dzisiaj, po roku... A nie skorzystali. Nie skorzystała i to nie jest zrozumiałe, to tylko można porównać z czasami Jeffersona, kiedy Indianie, którzy mogli być zaszczepieni od grypy, uciekali przed tym i ginęli masowo. 95% tych Indian na tą chorobę ulegało zagładzie, prawda? Mam wrażenie, że teraz niektóre szpitale mają podobną politykę, że duża część personelu nie szczepi się. I dla mnie niezrozumiałe, że rok od rozpoczęcia pandemii w chwili obecnej są pracownicy służby zdrowia w izolacji czy na kwarantannie, no to jest niedopuszczalne, ale jest to tolerowane przez wszystkich. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. No, dla mnie też, dlatego że skoro już mówi się pacjentom, bo chodzi o wiarygodność, jeżeli lekarz się nie zaszczepi, personel się nie zaszczepi, to pacjent no, jak gdyby z dystansem podchodzi do tego szczepienia, tym bardziej, że nie obserwujemy takiej jakiejś ogólnego trendu. To się dopiero zaczęło dziać kilka miesięcy temu, ale początki były trudne, gdzie wszyscy byli anty. Bo nie wiadomo, bo szczepionka niesprawdzona, bo niewypróbowana, bo tak szybko, bo powikłania, bo różne filmiki w internecie, było różnie. I ludzie podchodzili do tych szczepień dosyć kontrowersyjnie. I teraz, jeżeli lekarze jeszcze się nie zaszczepili, no więc o czym to świadczyło? No tak, to jest tym bardziej niezrozumiałe, jeżeli widzimy, co się dzieje w niektórych krajach azjatyckich, powiedzmy Azji, Indie na przykład, gdzie mamy teraz eskalację tak, tego wirus, ten sytuacja jest rozszerzony. Bardzo ciężka i wynika to z tego, że te kraje nie mają szczepionek, bo mimo wszystko te szczepionki też działają w jakiś tam sposób, może w mniejszym, ale działają. Więc jak gdyby oni nie mają możliwości zaszczepienia i po prostu no, duża część umieralność. Zwiększa się umieralność. U nas z kolei jest możliwość szczepień. No personel mógł w 100% się zaszczepić, no i na przykład 30% personelu na przykład są miejsca, w których nie uległo, nie poddało się szczepieniom, co jest dla mnie niezrozumiałe. Ludzie, mam wrażenie, że nie rozumieją dobrodziejstwa, jakim są szczepienia, szczepionki, no tak. To jest nowość. Jeżeli jest zły PR, nie wiem, z czego to wynika, bo właśnie środki masowego przekazu powinny pokazywać to, jakim dobrodziejstwem jest szczepienia, jak ratuje to wszystkich obywateli tego kraju, prawda? Dokładnie tak, z tym, że właśnie tutaj chodzi o ryzyko zawodowe. No trudno, no, jeżeli ktoś się zdecydował na zawód lekarza, to i konsekwencje, jakie z tego zawodu wynikają, również przyjmuje na siebie, że no jednak w pierwszej kolejności obowiązuje zasada Hipokratesa, no i trzeba tak postępować, żeby dać przykład, a jednocześnie no, pomóc ludziom, no bo jeżeli sami nie będziemy wiarygodni, ja ciągle mówię o tej wiarygodności, bo to jest dla mnie bardzo ważny temat, no to niestety nie będziemy mogli pomóc również ludziom, którzy no, mając choroby przewlekłe, no pewnie, że ryzykują. Tak. Ale jeżeli zarazisz się i nie będziesz miał szczepionki, to konsekwencje mogą być daleko idące i śmiertelne. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za wywiad. Życzę Państwu w tym trudnym czasie przede wszystkim dużo zdrowia, aby było tak jak do tej pory, że w tej poradni i na tym oddziale chirurgicznym no, mieliście Państwo to szczęście, że nie przebyliście tego koronawirusa, nie zaraziliście się tym wirusem. I życzę wytrwałości w tej ciężkiej pracy. Dziękuję. Wytrwałości przede wszystkim no, i wielu, wielu sukcesów i radości z wykonywanego zawodu. A Panu, Panie Grzegorzu, serdecznie dziękuję, bo czytałam w internecie opinie o Panu. Między innymi nawet sobie tutaj wynotowałam jedną Panią, gdzie pisze dokładnie tak, to nie są moje słowa. Mój tata, 87-letni staruszek, jest zachwycony panem doktorem. Podziwia jego profesjonalizm i oddanie pacjentom. Jako doktor jest cierpliwy i z poczuciem humoru podchodzi do wszystkich oczekujących w długiej kolejce pacjentów. Stawia właściwe diagnozy, podnosi na duchu, swoim optymizmem dodaje sił. Dziękuję, panie doktorze. To jest akurat wpis z 2018 roku. Czy 14, już nie wiem, tam tych wpisów jest różnych na różnych forach.
Między innymi my również na łamach naszej platformy facebookowej dziękowaliśmy. Pan Ryszard Swart dziękował za pomoc w okresie właśnie pandemii. Gratuluję Państwu. Panie Grzegorzu, naprawdę oby takich lekarzy, Pani Agnieszko, takiego personelu jak Wy z uśmiechem pomimo tej codziennej, trudnej sytuacji, tego optymizmu Wam gratuluję i obyście dalej tak trzymali. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Przedstawiamy również ratownika medycznego, który właśnie do nas dotarł. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Marcin Zawłocki. Jest Pan ratownikiem medycznym gdzie? Proszę dokładnie opisać miejsce. Gdzie pracuję? No, w kilku miejscach. Ale teraz tutaj? Teraz w poradni chirurgicznej w Łapach. Tak, a pełna nazwa to jest Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, poradnia chirurgiczna, tak? Proszę Państwa, na czym polega praca ratownika? Ogólnie? Ogólnie, ogólnie. Ogólnie na ratowaniu życia, pomaganiu. A szerzej? W sytuacjach nagłych. A szerzej? Szerzej. Z jakimi przypadkami ostatnio Pan się spotkał? Jesteśmy w takiej trudnej nienormalności w tej chwili. W okresie sytuacji covidowej, w okresie koronawirusa, rozumiem, że również Pan jest wzywany do pacjentów. Zgadza się. Tych wyjazdów jest sporo, ale ostatnio wydaje mi się, że ta liczba się trochę zmniejsza. Jeśli chodzi o to, czy są to bardzo trudne przypadki? Czy one wymagają natychmiastowej hospitalizacji, czy podpięcia respiratora? No, ci ludzie, których zabrałem do szpitala, to tak. Czy ma Państwo problem później z karetką, jak jedziecie do szpitala? Czy zostajecie odsyłani z miejsca na miejsce? Raczej nie zdarzało nam się tutaj na Podlasie. Czyli do Białegostoku najczęściej? Białegostok bądź Łapy, teraz jak się otworzy. Rozumiem. I Pana zdaniem sytuacja pandemiczna się poprawia, tak? W tej chwili zdecydowanie. Jeśli chodzi o tutaj Łapy, region Podlaski. Tak, tak, tyle co my jeździmy, to wydaje mi się, że jest mniej. A jak ze szczepionkami? Czy szczepić? Tak. Osobiście. Państwo jako ratownicy medyczni. No, większość moich kolegów jednak się zaszczepiło. Mm-hmm. Niektórzy nie, ale to... No ale to jest indywidualna decyzja, bo jak wiemy, nikogo się do niczego nie zmusza. Dziękuję Panu bardzo. Życzę przede wszystkim zdrowia, dużo wytrwałości w tym trudnym zawodzie. Dziękuję bardzo. I do widzenia.